Mamy tej już zapisać. Teraz
Iwana Kąta z Łukasz Rosji. Trzech sędziów traktuje teraz na jego korzyść. Podobnie odrabiona Sokołowiląca. Zobaczymy, czy sędziowie zapunktują. Na jego korzyść Kamila Szymala także. Niestety połowy podany tego uderzenia w Kamil Ufał. Kolejne odmówienie na Sokołowiląca. Zobaczymy, czy jednogłośnie, choć niewielką różnicą punktu do każdego sędziego punktowego zwycięża Dmitrij Czekasów. I doświadczonemu starszemu zawodnikowi z Rosji. Brawo. Za najpierwsza walka.